Jaśni. Ale opluty. Tak trochę. Raz. 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 Jej! Pierwszy raz nie mamy żadnych cegieł na ręku. Ale mamy niebieskiego konia, bo byłoby zbyt dobrze. Okej, ja na razie spadam. Okej, to do zobaczenia, do później. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem sobie. Jeżeli nie mielibyście. Czemu włącza mi się ta muzyka? Będę grał w Kwenta Pinta. Fajna, więc włączona playlista muzyki z Wiedźmina, a włączają się jakieś śmieszne rzeczy. Dwa punkty, 4 plus 2 plus 10 to jest 16. Oczywiście, że to bierze na mnie. Oh fucking course. Dlaczego lubisz Skojatel? Czy lubię Skojatel? Lubię talie kontrolne. Zagraj Skellige. W sam raz alchemia się nada. Ja lubię takie nierakowe kontrolne. Ale przynajmniej nie masz piega, nie? Przynajmniej nie masz piega i gra rundę, bo gra sklepem. Nie chodzi o Gunta, ale nie wiem teraz o co się chodzi. Klon suchego zamknięty w piwnicy się odzywa. Ok, robi się ciemno, to muszę osłonić okno. Pomimo, że słonko mocno. Słonko mocno. Też trafiam swoich, yeah. Easy, 16 punktów prowadzenia. A zobaczmy, czy ma idę. Zobaczmy, czy kolega ma idę. No lej śmiało. No patrzcie, ma. Kto by się spodziewał? Zup. Zupity, noupity. Każdy. Ale nawet nie wiem o co ci chodzi, jak mówisz innymi zdaniami. Tak powiem sobie, bo jest... Trochę przerwy mam, nie? Jest trochę opóźnienia pomiędzy tym, co mówię, to do was dociera, potem znowu wy napiszecie i do mnie dojdzie, to... Jest trochę opóźnienia. Nie wszystko rozumiem. Dekret królewski. I nawet nie kompresja. Piętnaście punktów mogę easy zrobić SKL-em. Nawet 17. I chyba muszę zrobić, bo jak tego nie zrobię, to kolega mnie spasuje. Jak już mamy 20 pokona pożaga, nie? Ui.
ostatnia ciśniowianka bardziej zmrożona była, a bo to jest moja ciśniowianka, która jeszcze jest, a druga jeszcze w lodówce chłodzi. Bo jak dużo gadam, to ja podczas streamu potrafię wychać 2 litry wody. Panie, tyle się buffujesz i masz tylko 6-punktowego mistrzynia miecza? 6-punktowa mistrzyni miecza. Uj. 15-punktowa żółta karta, by the way. Będą jeszcze simsy w twoim chorym wykonaniu. A czy dzisiaj nagrywałem, ale nie wiem, czy jestem na tyle zadowolony, żeby je publikować. To zobaczymy dopiero. Your regret moment squirted you out. Boy coś tam bardzo buffuje. Tylko będzie miał problem, bo ja nie gram nic dużego. To jego mistrzynie miecza będą dla mnie śmieszne. Uii. Po co mnie wezwałaś? Uii. I'm back. Witaj, sztygarze Kenobi. Jak tam leci? Dużo to lubię? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że on buffuje mistrzynię miecza. Tylko jakoś nie za bardzo mu to wychodzi. Jakoś przynajmniej wiemy, że nie gra sklepem. Tylko pytanie, jak nie gra sklepem, to jaki jest jego ostatni gold? Ogrywam live'a i gram w Gwinta? No to twój internet nie jest taki zły, panie. Nie jest taki zły. Jakby faktycznie buffował Toru Wiel, to śmiesznie by było, jakbyśmy otrzymali Insegrima i byśmy ten zablokowali. Bym się trochę uśmiał. Szkoda, że to jest Margarita. Margarita. Widzicie, on buffuje ten. Ta karta miała 6, czyli buffował ją o 5. I sądził, że trafi jakąś 11 i że ta karta będzie warta 22 punkty, a moja największa karta to była 8 i była warta tylko 19. Chłech. Mandragora wystarczy. Szkoda, że nie ma 80p. A może w ogóle w 8 bitach zacznę robić te streamy? To jest plan jakiś, nie? 8-bitowe streamy. Niech rozbrzmi śpiew stali. Ech, mam 16-punktową pożogę. Ech, ale nie muszę jej wydawać, nie? Stream 0-1-kowy? Tak, będę tylko wysyła wiadomość. W na wygrałem, P na przegrałem. Lol. Albo morsem. Tak. Strzel daba? Daba strzela jak wygram. Czy bądź być zachłanym chłopcem i iść 50-50, że dobiorę Insegrima? Pojawia się bardzo
Bardzo ciekawe pytanie. On tam coś buffował. Jaka mu karta została do buffowania? Zagrał. Jeszcze ma jednego golda i jednego brązu. Gold to prawdopodobnie jest Shiru? Zostawię sobie dużą pożogę ewentualnie na Eivinie. Może akurat dwie trzynastki zrobi.